Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej produkcji na Steamie. Tym razem jest to gra stworzona przez tak zwaną firmę Kukucik, czyli no w sumie absolutnie nikt o niej nie słyszał, zanim wydali tą grę. O czym gra? Gra głównie jest grą fabularną, opartą na wyborach. Jesteśmy na statku, który żyje w... No przynajmniej jest to tak przedstawiane, że nie jest to demokratyczne państwo. Nie widzimy żadnych perspektyw na swoje dalsze życie, więc chcemy przekroczyć granicę. Grę musimy przejść kilkukrotnie, bo jednym następkiem jak przejdziemy, to no, nie da nam to zakończenia. I to, co zrobimy tym jednym nastolatkiem, wpływa na losy innych nastolatków, gdzie potem będziemy nimi grać. Grało mi się naprawdę fajnie, wciągłem się w fabułę, jednak mam kilka zarzutów. Są głupotki typu na przykład respiące się drzewa przed nami, albo jakieś pomniejsze bugi. No i nie jestem też zadowolona pod względem zakończenia, bo fajnie się to wszystko pomału spinało, a potem to zakończenie tak... No, potraktowali je po masażemu. Ale jeżeli jesteście zainteresowani właśnie tematami typu okej, powinniśmy głosować, albo czy powinniśmy robić rewolucję w kraju, jaki to może wpływ mieć na osoby, które spotykamy, bo oczywiście te osoby, które tutaj spotykamy, bodajże ich było 6, 8, 9, nie wspomnę sobie, one tak naprawdę wszystkie te losy się gdzieś ze sobą przeplatają. Więc fajna produkcja, żeby dać do myślenia zarówno młodym, jak i starszym na temat różnych rzeczy. Dobra, to było na tyle. Trzymajcie się. Pa, pa.